Namaste! Bardzo miło powitać Cię na naszym 52. spotkaniu. Czas z Marią Bucardi, czyli ze mną oczywiście, w środę, dzień Merkurego. Naturalnie, inspiracja, motywacja i komunikacja. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie bardzo obfite. Mówimy o tej obfitości, prawda, w ostatnim czasie. Jak widzisz, mam tutaj mnóstwo przygotowanych pytań. Rozpoczniemy za chwileczkę, będę czytać pytanie, następnie na nie odpowiadać i zobaczymy, ile damy rady zmieścić w tej części, a jeżeli będzie tych pytań za dużo, to przejdzie oczywiście na nasze kolejne spotkanie. Dzisiaj środa, jednocześnie nasze 52. spotkanie. Seria 50. zajmuje się tym, co bardziej ziemskie, czyli czego można dotknąć, spróbować, zasmakować wszystkimi zmysłami. A dwójka w połączeniu z tą 50 mówi bardziej o analizie. Analizie twojego życia ziemskiego, co jeszcze w jakikolwiek sposób blokuje, hamuje, czy ogranicza cię, by przyjąć obfitość wszechświata, by poczuć ten sukces. Niezależnie od tego, co sukces oznacza dla Ciebie. Każdy z nas jest inny, dla jednej osoby sukcesem będzie to, dla innej to, dla trzeciej coś innego. I tak to nasze spotkanie i nasza jutrzejsza ceremonia jest właśnie takim kluczem, aby wyszukać w Twoim życiu ziemskim wszystkie te przekonania, te, nazwijmy je tak, chochliki podświadomości, które siedzą gdzieś głęboko i gdy zbliżasz się do tego odczucia szczęścia, spełnienia, bogactwa, obfitości, to może zdarzyć się tak, że zaatakują cię tuż przed metą. To są właśnie takie wzory, przekonania, obawy wewnętrzne, które nie pozwalają w pełni korzystać z tego, co dobre, z tego, co pozytywne, z tego, co daje Ci siła wyższa. Nasza jutrzejsza, 52. ceremonia będzie właśnie takim spojrzeniem, jak gdyby z góry, na Twoje dotychczasowe życie ziemskie i wyszukanie takich momentów, by to zrozumieć. Jaka blokada, jaka myszka podgryzała Cię w przeszłości, w tym właśnie odczuciu szczęścia, w tym przyjęciu tej obfitości. Bo popatrz, na naszej 51. ceremonii mówiliśmy o tym, że ten róg obfitości otwiera się i jak przyjąć tą obfitość, ale czasami może się zdarzyć tak, że ty przyjmujesz, a coś wewnątrz ciebie blokuje, zamyka jak gdyby, to i to spada gdzieś na prawo, na lewo, a ty nie możesz tego odczuć, nie możesz tego tak zrozumieć, że to naprawdę jest wokół Ciebie, czy nie możesz się tym cieszyć, z tego korzystać. Nasza jutrzejsza 52. ceremonia jest bardzo ważna, szczególnie dla tych wszystkich osób, które czują, że zbliżają się do jakiegoś momentu, już powinny czuć ten sukces, a on się jakoś nie pojawia. Lub podejmują w takich szczególnych momentach, gdzie wystarczyłoby tylko odetchnąć, odpocząć i rozkoszować się tym, co dobre, jakieś dziwne, nielogiczne, nieracjonalne decyzje, które nagle powodują, że z tej obfitości finansowej spadają w długi, w straty. Z tego szczęścia i spełnienia w związku nagle pojawia się jakiś kryzys w miłości. Z takiego poczucia zdrowego ciała i zdrowego ducha popadają w chorobę. Czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Rozwijają swój biznes, swoją działalność i nagle pacy jakaś taka seria pecha, seria jakiegoś nieszczęścia. Często jest właśnie tak, że my sami sabotujemy nasz sukces, ale o tym będzie jutro. Jak to wyszukać, jak to zrozumieć i jak to przemienić, by te blokady rozpuścić i uwolnić się od nich raz na zawsze. Aby uczestniczyć w jutrzejszej 52. ceremonii, bardzo proszę sprawdź, czy Twój dostęp jest jeszcze aktywny, bo nasze spotkania w środę są oczywiście bezpłatne, a spotkania w czwartki wymagają tej wymiany, czy na tydzień, czy na miesiąc, czy na rok, czyli ten pakiet miedziany, srebrny lub złoty. W Twoim
panelu dostępu, czyli w Twoim miejscu mocy, po lewej stronie, czy jeżeli oglądasz na telefonie komórkowym u góry, masz zakładki i tam jest Twój plan dostępu. Zobacz, czy Twój plan dostępu jest jeszcze jutro aktywny. Oczywiście Twój plan dostępu obejmuje dostęp nie tylko do ceremonii, ale do całego archiwum, czyli już w tej chwili 51 poprzednich ceremonii, czyli prawie 51 godzin wykładów, spotkań, ale także do wszystkich moich książek i wszystkich zakodowanych artykułów czy słuchowisk, które znajdziesz na moim blogu. Dlaczego o tym powtarzam? Bo ciągle dochodzą nowe osoby i może jesteś taką nową osobą i jeszcze nie wiesz, jak się w tym wszystkim poruszać. Dzisiaj porozmawiamy może o tym, co najważniejsze. Aktualna faza księżyca to oczywiście księżyc rosnący. Zbliżamy się do pełni i to jest taki moment, gdzie pracujemy nad tym, aby coś przyciągnąć, zmaterializować, czyli coś powiększyć. Jednocześnie 21 marca mamy nie tylko pełnię księżyca, nie tylko naszą 53. ceremonię, ale mamy również Ostarę. Astronomiczny początek wiosny. I niezależnie od tego, w którym miejscu na Ziemi mieszkasz, może u Ciebie jest odwrotnie, że to nie wiosna się zaczyna, ale aktualnie jesień, nie ma to znaczenia, ponieważ jeżeli Twoi przodkowie mieszkali w Europie, to jest tak zapisane w tym kodzie genetycznym, w kodzie Twojego ciała, że będziesz to odczuwać i możesz z tego korzystać. Tak jak mówiliśmy już o tym na kilku naszych poprzednich spotkaniach, że czasami jest tak, że używamy na przykład kremu z Nowej Zelandii i nagle czujemy taką tęsknotę za tym krajem, chcemy ten kraj odwiedzić, bo to te rośliny, oczywiście w kosmetykach naturalnych, w kosmetykach supermarketu tego nie będzie, tego połączenia. Ale w kosmetykach naturalnych możesz to odczuć, że te esencje tych roślin będą Cię wołać do jakiegoś terytorium. I tak również Twój kod DNA, Twój kod Twojej krwi, Twoich przodków będzie również odczuwał wiosnę, nawet jeżeli aktualnie u Ciebie zaczyna się jesień. Wybacz, że ja mam dzisiaj taki płaski głos, nazwijmy to tak, ale przyczepiło się do mnie jakieś malutkie przeziębienie i brakuje mi tchu, nazwijmy to tak. Oczywiście również psychosomatyka, prawda? Dla osób uważnych będzie to również taka wskazówka. O czym będziemy jeszcze mówić dzisiaj? Dzisiaj będzie to takie wejście, takie przygotowanie do naszej jutrzejszej 52. ceremonii, czyli będziemy mówić o blokadach i dzisiaj skupimy się na blokadach ciała. Tak. Można by powiedzieć, pani Maria jest przeziębiona, to będzie mówiła o psychosomatyce. Nie, nie dlatego. Dlatego, że ciągle mnie o to pytacie i tutaj mam całą część listów, które właśnie tej psychosomatyki dotyczą, bo to jest taka niesamowita dziedzina, która jest tak fascynująca, właściwie tak samo jak każda inna dziedzina, czyli i rośliny, czyli dewy roślin, i praca z teleportacją, z telepatią, ze wszystkimi dziedzinami tymi, które jak gdyby w tym momencie odżywają, pojawiają się jak gdyby na nowo wokół nas, to tak ta psychosomatyka jest taka fascynująca. A jest tym bardziej fascynująca, że można jej dotknąć i można to przetestować. Czyli gdy cokolwiek Ci dolega w ciele, możesz od razu zrozumieć, jakie przesłanie kryje się za tym. Jednakże chciałabym to nasze dzisiejsze spotkanie, żeby było takim wprowadzeniem do naszej jutrzejszej 52. ceremonii. I co to oznacza? Bo często jest tak, że właśnie taką blokadą, takim chochlikiem, który hamuje Cię, by w pełni przyjąć obfitość wszechświata, czyli obfitość, szczęście, spełnienie, radość, lekkość, również obfitość finansową, obfitość materialną, obfitość tych przepięknych wrażeń, takich pięknych emocji, tego, co najlepsze dla Ciebie, to takim chochlikiem może być chochlik, który mieszka w Twoim ciele. I to często jest tak, że gdy pracujesz nad realizacją Twoich marzeń, Twoich pragnień, chcesz już korzystać z życia pełnymi garściami, to właśnie ten chochlik ciała się odzywa. Pojawiają się jakieś dolegliwości, jakieś słabości, jakieś takie energie, które powodują sabotaż,
które można nazwać w ten sposób. No jak mogę cieszyć się życiem, jeżeli boli mnie to? Jak mogę osiągać moje cele, jeżeli jestem chora, chory, to czy tamto mi dolega, moje ciało nie domaga? To jest taka wymówka, nazwijmy to tak, czyli właśnie taki chochlik, który jednocześnie tłumaczy nam, no widzisz, dlatego ci się nie udało, dlatego jesteś w takiej czy w takiej sytuacji, bo twoje ciało nie domaga. I aby dzisiaj rozpocząć ten temat, chciałabym rozpocząć takim bardzo wesołym cytatem mojej ulubionej, ukochanej książki. Jeżeli tej książki jeszcze nie masz w twoich zbiorach, to najwyższy czas, aby się w nią zaopatrzyć. To jest oczywiście angielski humor,